Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do wspólnego przygotowania kaczki w buraczkach. A tak naprawdę będzie to kaczka nadziana jabłkami, podana z zasmażanymi buraczkami. Idealne danie na niedzielę, a także na jakąś większą uroczystość. Taką kaczkę możecie również podać na święta Bożego Narodzenia. Ja dzisiejszy przepis przygotowuję razem z Makro. To właśnie tam kupiłam wszystkie składniki, począwszy od kaczki, skończywszy na rodzynkach. Jako że bardzo dużo gotujemy, o czym wiecie, to i zakupy staramy się robić za jednym razem większe. A przygotowanie? Zaczynam od zrobienia marynaty. Do miski wlewam olej, dodaję do tego ocet winny z jasnego wina, pieprz, trochę soli, ścieram również świeży imbir na tarce, a także wyciskam jeden ząbek czosnku. Do całości dodaję również 3 łyżki miodu. Ja akurat wykorzystałam mój ulubiony miód z Mniszka. On nie jest taki płynny jak na przykład miód lipowy, ale też będzie dobry. I teraz to wszystko bardzo dokładnie mieszam. Oczyszczoną i umytą kaczkę przekładam do naczynia i dokładnie smaruję ją przygotowaną marynatą. Zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Do środka kaczki wkładam pokrojone na ćwiartki jabłka, a także rodzynki. Następnie kaczkę zszywam lub spinam wykałaczkami. Kaczkę przykrywam z wierzchu folią aluminiową albo specjalną folią do pieczenia. Wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę 1 godzinę do 1,5 w zależności od wielkości kaczki. W trakcie pieczenia najlepiej wbić w kaczkę nóż. Jeżeli tłuszcz, który będzie z niej się wydostawał, będzie przezroczysty, to znaczy, że kaczka jest upieczona. Teraz czas na buraczki. Ugotowane i obrane buraki ścieram na tarce o grubych oczkach. Za to jednego buraka kroję na plasterki lub ścieram na tarce, która pozwoli mi właśnie takie plasterki uzyskać. Na patelnię nakładam 2 łyżki masła, a kiedy masło się roztopi, to wrzucam buraczki. Całość doprawiam odrobiną soli, a także pieprzem i wszystko chwilę podsmażam. Do buraczków dodaję również odrobinę mąki. Dzięki temu moja jarzynka będzie troszeczkę bardziej gęsta. Na koniec do buraczków dodaję troszeczkę soku z cytryny. Wszystko mieszam i zasmażane buraczki przekładam do miseczki. W podobny sposób przygotowuję duże buraki. Te duże buraki to będzie dekoracja mojej kaczuchy. Upieczoną kaczkę ostrożnie przenoszę na półmisek i dekoruję talarkami podsmażonych buraków. Z wierzchu całość dekoruję jeszcze listkami świeżej kolendry albo natki pietruszki, a całe danie podaję z zasmażonymi buraczkami. Do kaczki, tym bardziej kaczki w buraczkach, pasować będzie czerwone wino. Ja dzisiaj dla Was wybrałam wino o dość mocnym aromacie. Jest to wino, które leżakowało w beczkach. Właśnie dzięki temu ma taki fajny, charakterystyczny aromat. Dla odmiany od wszystkich wcześniejszych owocowych win, które Wam proponowałam. I tym razem jest to wino z Hiszpanii, a dokładniej z Katalonii. I jest to Cataregia Gran Reserva. Takie wino jest dosyć uniwersalne w smaku, choć jak mówiłam, mocne. Myślę, że posmakuje Waszym gościom, a na pewno do kaczki będzie jak znalazł. Zachęcam Was gorąco do przygotowania dzisiejszej kaczki w buraczkach. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów, jak zawsze, zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv. Pa, pa!